Witam na wykładzie z cyklu Plagi i Eksodus, córka Faraona. Faraon Totmes I zasiadł na tronie w wieku około 35 lat i ze swoją wielką małżonką królewską z Achmes miał dwóch synów, którzy zmarli młodo i miał również dwie córki. Tutaj widzimy na rysunku młodszą z nich, Nefrubity, która zmarła w dzieciństwie. Natomiast starsza córka stała się jedną z najbardziej znanych kobiet w historii, nie tylko Egiptu. Nazywała się Hatszepsut i rządziła Egiptem przez ponad 20 lat. A wyobraźcie sobie, że jest uważana za jednego z najlepszych faraonów w dziejach całego Egiptu. Jej panowanie przyniosło Egiptowi spokój, dostatek, pomyślność i podłożyło podwaliny pod potęgę, jaką na tym fundamencie, który zbudowała Hatszepsut, postawił Totmes III. Jeden z największych faraonów w dziejach Egiptu, jeśli chodzi o podboje militarne, nazywany egipskim Napoleonem. Hatszepsut odnowiła monumenty poprzednich władców, postawiła nowe. Za jej czasów powstała jedna z najpiękniejszych budowli w dziejach. Jeśli będziecie w Egipcie, w Tebach, to koniecznie zobaczcie świątynię Hatszepsut, zwaną Dżeser Dżeseru, czyli najświętsze. I w tej świątyni jest również jej świątynia grobowa. Tą świątynię odrestaurowują polscy archeolodzy. Od wielu, wielu lat jest tam polska misja archeologiczna. Z Hatszepsut wiąże się wielka historyczna zagadka, a mianowicie po jej śmierci, wiele lat po jej śmierci, zniszczono jej wyobrażenia. Zniszczono rzeźby, które ją pokazywały, malowidła, kartusze, czyli imiona jej, imię jej jako faraona. Kto i dlaczego próbował zniszczyć pamięć o kobiecie, która była jednym z najbardziej zasłużonych faraonów w dziejach Egiptu? Egiptolodzy nie mają odpowiedzi na to pytanie. Zwłaszcza kiedy okazało się, że do tych zniszczeń nie doszło bezpośrednio po jej śmierci. Tak jak sądzono do niedawna, że to jej następca, Totmes III, bo ona panowała zamiast niego, kiedy on był dzieckiem. Sądzono, że on, kiedy wreszcie doszedł do władzy po jej śmierci, zemścił się na ciotce za to, że tak długo panowała w jego imieniu. Ale teraz okazuje się, że tak nie było, bo do tego zniszczenia doszło dopiero ponad 20 lat po jej śmierci albo więcej. Więc gdyby on nie czekałby przecież tak długo, żeby się zemścić na pamięci ciotki. A więc ta teza upadła. A wydaje mi się, że Pismo Święte dostarcza odpowiedzi na tę wielką historyczną zagadkę. I zaraz zobaczymy, jak brzmi ta odpowiedź. Wcześniej przyjrzyjmy się Hatszepsut, to jest jej następca, Totmes III, ten właśnie Napoleon egipski, niskiego wzrostu, ale wielki wódz. Hatszepsut była niewysoką kobietą o miłej, owalnej twarzy, wysokim czole, migdałowych oczach, wysuniętym podbródku. Totmes I miał oprócz niej jeszcze syna, Totmesa II, ale z drugorzędną żoną, która nazywała się Mutnofret,
I ze względu na to, że to nie był potomek z wielkiej małżonki królewskiej, dlatego nie mógłby odziedziczyć tronu faraona. Ale jego ojciec wpadł na pomysł, jak uczynić Tutmosa II faraonem, mimo to, że nie urodził się z jego pierwszej małżonki. Otóż polecił, żeby Hatszepsut, jego córka, wyszła za tego przyrodniego brata, za jego syna z innej kobiety, Tutmosa II, kiedy była jeszcze nastolatką. W Egipcie na ogół nie były popularne kazirodcze związki, z wyjątkiem bogów i władców. Między bogami i między władcami to się zdarzało, że brat pojmował swoją siostrę za żonę, a nawet ojciec pojmował córkę za żonę. A dzisiaj to może budzić zgorszenie i podejrzenie o jakieś seksualne dewiacje, ale zapewniam Was, że nie miało to nic wspólnego z seksualnością. O co chodziło? Chodziło o to, żeby zachować władzę w rodzinie. Żeby władza królewska nie wyszła poza rodzinę. Dlatego dochodziło do tych bliskich, kazirodczych związków w rodzinie faraona relatywnie często. Także Hatszepsut wyszła za swojego przyrodniego brata, Tutmosa II, kiedy była nastolatką i urodziła im się córka, Neferurę, ale zmarła, kiedy jeszcze była nastolatką. Więc Hatszepsut, z tego co wiemy, nie miała swojego dziecka. Ale miała przybranego syna. Bo z tego co mówi Józef Flawiusz i Nowy Testament, córka faraona adoptowała Mojżesza. I teraz, kiedy Tutmos II zmarł, ten jej przyrodni brat był chorowitym człowiekiem, także po kilku latach panowania zmarł, zostawił ją wdową, nie mieli syna, prawda? Wówczas kapłani na własną rękę, bardzo szybko, podejrzanie, uczynili faraonem Tutmosa III, który był synem Tutmosa II, tego właśnie przyrodniego brata Hatszepsut, który zmarł, był chorowity, ale on miał syna, nie z Hatszepsut, tylko z drugorzędnej żony miał syna, który nazywa się Tutmos III i który by nie miał szansy za bardzo na to, żeby zostać faraonem, bo nie był z pierwszorzędnej żony, z Hatszepsut. Ale kapłani tego Tutmosa III, który był malutkim chłopcem, służył w świątyni, przygotowując się do roli kapłana, tego właśnie Tutmosa III uczynili faraonem. Z czego wynika, że się obawiali, że albo Hatszepsut zostanie faraonem, albo jej syn zostanie faraonem. Dlaczego byłoby im to nie na rękę, gdyby Mojżesz został faraonem? Wiele wskazuje na to, że Mojżesz, wychowany przez swoją hebrajską matkę, poznał na tyle dobrze zasady religii swoich ojców, że nie był wyznawcą tych pogańskich bogów, tylko był wyznawcą prawdziwego Boga. A jego wpływ musiał być dosyć duży, bo kilka pokoleń później nawet wśród faraonów pojawili się tacy, którzy byli wyznawcami tylko jednego Boga, którzy odrzucili politeizm. Najprawdopodobniej Mojżesz był źródłem tych tendencji. Więc kapłani, którzy reprezentowali tą politeistyczną religię opartą na kulcie Amona, mieli prawo
obawiać się takiego faraona. To by wyjaśniało te ich pośpieszne działania, aby uczynić faraonem Tutmesa III. Niemniej, ponieważ on był małym dzieckiem, to Hatszepsut, która była żoną, wdową po faraonie, panowała jako regentka w imieniu tego młodego króla, Tutmesa III. Ale po kilku latach może jeszcze wcześniej, Hatszepsut panowała jako regentka, używała tytułów córka faraona, używała tytułu żona faraona i w Piśmie Świętym występuje jeden z tych tytułów córka faraona. On pojawia się również na sarkofagu, który był przeznaczony dla niej. Później ona go oddała swojemu ojcu. I tam ojciec w tym sarkofagu został pochowany, ale na tym sarkofagu występują właśnie te tytuły córka faraona i żona faraona. A jeden z nich występuje w Księdze Wyjścia. A tutaj macie jej oficjalny tytuł jako faraon. A więc ona przybrała tytulaturę faraonów. A imię, to imię Hatszepsut, które nosiła, znaczyło tyle, co najprzedniejsza dama, a więc pierwsza dama, tak jak dzisiaj nazywa się żonę prezydenta. Prawo egipskie nie zabraniało kobiecie zostać królem. Kobiety miały w Egipcie wyjątkowo dużo praw, bo mogły dziedziczyć, mogły nabywać, mogły sprzedawać majątek, mogły wnieść skargę do sądu, mogły nawet piastować funkcję jurora. I mimo tego, że Egipt był patriarchalnym społeczeństwem, gdzie mężczyźni odgrywali pierwsze skrzypce i zajmowali główne pozycje, to żony cieszyły się tam dużym autorytetem i na przykład kiedy mąż był nieobecny, to mogły spełniać obowiązki męża w jego urzędzie. I w takiej właśnie roli występowała początkowo Hatszepsut, jako regentka tego kilkuletniego chłopca Tutmesa III, którego kapłani uczynili faraonem. Tytuł faraon, może was to zainteresować, w języku egipskim znaczył tyle, co wielki dom, albo inaczej pałac. I używano go w takim sensie, jak dzisiaj się mówi biały dom. Kiedy mówimy biały dom, to mamy na myśli autorytet kogo? Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc takie było znaczenie tytułu faraon. W języku egipskim nie było słowa królowa. Tytuł był tylko w rodzaju męskim. Także faraon musiał nosić męski ubiór i również sztuczną brodę. Faraonowie się golili, ale nosili taką sztuczną brodę jako symbol władzy królewskiej. Podobnie kapłani królowie, bo królowie w Mezopotamii pełnili funkcję najwyższych kapłanów, również musieli nosić brody. Dlaczego? Faraon nosił też, kiedy odgrywał tą ceremonialną rolę władcy państwa, nosił też laskę pasterską i cep. Skąd u faraona cep i laska pasterska? Zwłaszcza, że wiemy, że Egipcjanie brzydzili się hodowlą bydła. A już na pewno faraon nie miał nic wspólnego z